Kibicowanie polskim piłkarzom bywa stresujące. Czasami jest to wręcz trauma psychiczna. Aby ograniczyć skutki tejże traumy, warto zastosować przed meczem bądź w jego trakcie jakieś środki uspokajające. Oczywiście mogą być to leki syntetyczne, ale dużo lepiej sprawdzają się preparaty ziołowe. I o tych ziołowych preparatach chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. Dobry lek uspokajający powinien spełniać pewne kryteria. Te kryteria określiło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Podstawowym kryterium jest szybkość działania. Lek syntetyczny niestety nie działa szybko, dlatego, że musi wchłonąć się w jelitach i dopiero wtedy działać na nasz organizm. Lek naturalny, zwłaszcza jeżeli jest to lek w postaci nalewki alkoholowej, wchłania się bardzo szybko i powoduje efekt błyskawiczny. Taki efekt ma też inne zalety. Taki lek zwykle działa bardzo krótko. Preparaty ziołowe działają około godziny półtorej. To jest też istotne dlatego, aby nie wywołać uzależnień. Uzależniające leki to te, które utrzymują się w naszym organizmie przez dłuższy okres czasu. Syntetyczne środki działają na nasz organizm godziny, a nawet czasami całe dnie. Lek roślinny to także lek dużo bardziej bezpieczny od laku syntetycznego. Ma on również inne dobre działania na nasz organizm, bo nie tylko uspokaja, ale jeżeli jest to lek złożony, a takie leki ziołowe najczęściej są na rynku, to gdy ma w swoim składzie poza chmielem i kozukiem, które są najważniejsze, również głuk, jest w stanie spowodować, iż nasz organizm, nasze serce będzie się miało lepiej. Jeżeli ma serdecznik, to zachobiegnie kołataniom serca u pacjentów. Leki naturalne mają również dobre działanie na nasz przewód pokarmowy. Często w czasie emocjonalnych wzlotów czy dużego stresu mamy objawy związane z brzuchem, czy kurcze, czy bóle brzucha. Wszystkie te efekty lek roślinny posiada. Wybierając lek roślinny, który ma nas uspokoić, musimy się kierować zasadą dwóch najważniejszych surowców, które powinny być łączone w tym leku, są to chmiel i kozłek. Wtedy to połączenie, ten efekt jest najsilniejszy i najlepszy i dobrze, aby były również w nim preparaty surowce takie jak kwiatostan głogu, jak ziele serdecznika. One również działają uspokajająco, ale także głównie uspokajają nasze serce. Pamiętajcie Państwo o tym, że stres... Może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zatem kojcie swoje nerwy używając kropli ziołowych na bazie alkoholu, które zawierają chmiel, kozłek, głuk, serdecznik. Takie połączenie sprawi, iż będziecie mogli oglądać w większym spokoju transmisję sportową. Nasz mózg będzie działał troszkę wolniej, a nasze serce będzie mniej kołatało.